Gdy będę duża, zostanę w domu rodziny Ravazio, jest czas na lekturę duchową. Tata Carlo czyta o wydarzeniach z życia różnych misjonarzy i o licznych nawróceniach, których dokonali dzięki ich poświęceniu i heroicznej dobroczynności. W trakcie czytania widzi on, że jego Bettina staje się coraz bardziej smutna, na tyle, że pytają, czy się źle czuje i radzi by udała się do swojego pokoju. Otrzymuje odpowiedź, której nie oczekuje. Nie, tato, nie czuję się źle, ale myślę o tym, że kiedy będę duża, wszyscy ludzie na świecie będą już nawróceni i ja nie będę miała co robić na misjach. Ale ty jesteś taka mała, nie możesz rozumieć tych spraw. Dziecko wspina się na krzesło i odpowiada ojcu. Tato. Kiedy będę taka duża, zostanę misjonarką. Ale najpierw powinnaś jeść bardzo dużo kaszki, odpowiada tata Carlo, uśmiechając się. Betina jest mała, nikt jej nie bierze na poważnie, ale ma jasne wyobrażenie. Będzie jadła bardzo dużo kaszki, nawet bez dodatków. Ale gdy będzie taka duża, zostanie jak zdecydowała misjonarką.